przykłady i tak dalej, i tak dalej. Po drugie, wyczynowy spokój. Po trzecie, to dopiero po 1989 roku, polityka, nie po to, żeby być politykiem, tylko żeby zmniejszyć jej rolę społeczeństwa. I po czwarte, komunikacja społeczna. Zresztą zacząłem już w latach 70. jako wówczas młody reformator. To do pierwszej dziedziny ekonomia trafiłem do niej przez przypadek, ale nie żałuję. Nie żałuję nie dlatego, że ekonomia jest najbardziej fascynującą z nauk, bo nie jest. Badania nad mózgiem, genetyka, fizyka nowoczesna, sztuczna inteligencja, całe te pewnością są takie fascynujące. Ale z jednym powodem. To nie mówi się specjalnie na temat astrofizyki w polityce. Mówi się dużo na temat ekonomii i zwykle brednia. I niezwykle ważną rzeczą jest walka z bredniami, bo jak one triumfują, to społeczeństwo cierpi. To jest moim zdaniem główne uzasadnienie, dlaczego warto zajmować się ekonomią, przy czym producentami bredni jest mnóstwo ekonomistów, żeby było jasne. To nie tylko politologów, którzy są brednie na temat gospodarki, ale mnóstwo ekonomistów też. Do sportu wyczynowego jestem dumny, że się zajmowałem. W związku z tym w wieku późniejszym nie muszę uprawiać maratonów, żeby poprawić sobie samopoczucie. Bo ja już robiłem pewne rzeczy wcześniej. Uprawiałem wieki średnie, z dumą przypomnę, z ugranicznią Polski, jako linia wybierałem o polityce powiedziałem. Najważniejsze jest to, że jak jest za duża rola polityki, a socjalista było totalna polityka w społeczeństwie, politycznie, w tym gospodarce, no to reformy polegają na tym, że ich rolę radykalnie redukujemy, rozszerzając indywidualne wolności i państwo prawa. No i wreszcie trudno przecenić znaczenie komunikacji społecznej. Bardzo dziękuję, że Państwo tu jesteście. Bo zwykle się mówi o tym, że my mamy tak w społeczeństwie bitwę idei. Nie, mamy inwazję sloganów. To nazywamy dumnie ideami, kolektywistycznych sloganów, nienawistnych sloganów. To trzeba obalać, bo jeżeli się tego nie robi, to trzeba robić cały czas, no to one triumfują, otumaniają ludzi. No a potem mamy wielkie problemy w społeczeństwie. Tyle tytułem wstępu. Mam nadzieję, że nie był to długi. Bardzo proszę.